Opieka nad zwierzętami w sklepie z zoologicznym, zasady i procedury. Opieka nad zwierzętami w sklepie zoologicznym to jest jeden z ważniejszych. Y Aspekty w tej branży, choć co już mówiłem w innym nagraniu, tak naprawdę częściej i więcej spotykać się z klientami niż z tymi zwierzętami, aczkolwiek jeżeli w twoim sklepie są zwierzęta, to no, musisz mieć odpowiednią wiedzę, umiejętności i przestrzegać myślę też pewnych procedur, żeby dać pewien właściwy dobrostan dla zwierząt. Przedstawię ci kilka takich kluczowych, prostych, uniwersalnych zasad związanych z opieką nad zwierzętami w sklepie zoologicznym. Pierwsze karmienie i żywienie zwierząt, indywidualne potrzeby dietetyczne. Każdy gatunek zwierząt to ma specyficzne wymagania żywieniowe, to jest oczywiste, ale nie każdy to stosuje. Jeżeli przychodzisz do sklepu, w którym dla wszystkich zwierząt daje się jedną karmę, na przykład dla wszystkich gryzoni, to być może powinieneś ty być tą osobą, która podpowie, że być może warto to robić trochę inaczej. No tak samo jak z rybami, że nie wszystkie ryby to samo jedzą, warto też jakoś urozmaicać. Kolejną rzeczą jest chociażby harmonogram karmienia. Jakby ustalanie i przestrzeganie pewnych harmonogramów karmienia. Niektóre zwierzęta wymagają karmienia raz dziennie, inne kilka razy dziennie, a inne kilka razy na, raz na kilka tygodni, miesięcy. Patrz, patrz na przykład gady, jak jakieś węże, które potrafią raz na Kilka tygodni, na przykład, coś zjeść. Więc tutaj trzeba też się nauczyć pewnych rzeczy. No i też kolejną rzecz to jest bezpieczne podawanie tego pokarmu. Z jednej strony trzeba unikać przykarmiania, usuwać resztki tego jedzenia, które przecież mogą się psuć. Więc kilka takich elementów warto tutaj wziąć pod uwagę. Kolejną rzeczą jest higiena i czystość klatek i całego środowiska życia. No Jest to dosyć kluczowe i to obejmuje regularne sprzątanie klatek, na przykład terarii, czyli codzienne usuwanie odchodów, resztę jedzenia, jakichś zanieczyszczeń, które się pojawią. Od czasu do czasu, bo to nie musi być przecież codziennie pełne czyszczenie klatek, akwariów, terariów, odpowiednie środki dezynfekujące, które są bezpieczne. Wymiana podłoża, na przykład o, to jest dosyć ważne, bo to jest najbardziej widoczne i też to wydziela czasami pewne zapachy, na które musimy uważać że w takim sklepie zoologicznych, jak to, jak to wygląda, żeby tam zapobiegać też oprócz estetyki, zapobiegać po prostu rozwojowi chorób, jakichś infekcji. Czyszczenie misek i poidełek to myślę wymiana na świeżą wodę. Zdrowie i dobrostę zwierząt. Regularne kontrolowanie zdrowia zwierząt, no i tutaj musisz obserwować te zwierzęta i umieć zrozumieć, że zachowują się w jakiś nietypowy sposób albo coś się pojawia, Jakoś chociażby ta jego utrata apetytu, zmiana zachowania, problemy skórne, to jest bardzo często jakieś trudności z oddychaniem, cokolwiek to wszystko może, może mieć jakąś swoją taką problematykę i na przykład jedną z takich rzeczy jest przecież to, że mm, Chociażby to, że niektórym, z, na przykład królikom, tak, albo jakimś gryzoniom przerastają zęby i to też może spowodować nawet ich śmierć, bo, bo trzeba te stępić i to już jest robota trochę weterynarza z czasem, jeżeli to już jest taki problem, którego się nie da nic zrobić. I trzeba takie, takie rzeczy, no jakby uważnie na nie. Zwróćcie uwagę, ja tu coś powtarzałem w jakimś innym nagraniu. Warto mieć jakąś umowę z jakimś weterynarzem, który ma taką stałą kontrolę nad tym wszystkim.